Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. W nowej odsłonie zarówno witam tych nowych, jak i starych subskrybentów. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. W końcu tworzycie ze mną ten kanał. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo ciekawy, a mianowicie przychodzę z takimi zapachami killerami na mężczyzn, a więc takimi uwodzicielskimi zapachami, które właśnie zebrałam w tym odcinku dla Was. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, czyli w intro poinformowałam Was, że będą to zapachy takie killery na mężczyzn, czyli takie zapachy, które nie sposób się płci przeciwnej oprzeć. I nie będzie tu zdziwieniem, jaką na miejscu pierwszym będzie Victor & Rolf Flower Bomb. Ja mam tu odsłonę Bloom, gdyż ja lubię tą właśnie troszkę świeżą, zwłaszcza teraz na tą gorącą porę roku. Ale słuchajcie, to jest zapach, który zbiera naprawdę dużo oklasków, dużo nagród. Zapach powstał w 2005 roku i wszystko kręci się wokół nuty jaśminowej, pięknej, uwodzicielskiej, drapieżnej orchidei, róży, frezji, afrykańskiego kwiatu, takiego pomarańczowego afrykańskiego kwiatu oraz piżma, patchouli i wanilii. Słuchajcie, jest tu też bergamotka i takie nuty herbaciane i to bardzo właśnie tak porządliwie jak gdyby dodaje takiego smaczku, bo połączenie tych herbacianych nut z tą drapieżną orchideą zawsze zostawia swoje piętno. I powiem Wam, to jest taki zapach, który przyciąga mężczyzn i który jest wspominany przez mężczyzn, a więc tutaj Victor Rolf spisał się na piątkę. To jest zapach, który zawsze właśnie jakby przyciągnie tą atencję, przyciągnie tą płeć przeciwną z pożądanym skutkiem. One są bardzo, bardzo sensualne, zmysłowe, takie dynamiczne i powiem Wam, jak sobie tak psiknę, one niesamowicie taki mają wabik, taki allure, który ciągnie się za nami i nie sposób tutaj nie być zaczepionym. A to są zapachy, to jest zapach, który, słuchajcie, zarówno ta wersja Bloom, troszkę świeższa, jak i oryginalna Flower Bomb jest zawsze wspominana w każdych rankingach. To jest taki zapach, ja bym powiedziała, nie tylko dziesięciolecie. Ja myślę, że on cały czas będzie zbierał taki szacunek i oklaski z różnych tutaj stron, bo jest to zapach pożądany zarówno przez kobiety, jak i właśnie mężczyzn. On sprawia właśnie takie wrażenie zapachu, któremu nie idzie się oprzeć i który naprawdę zostawia duże takie wrażenie zmysłowości, oryginalności, przyciągania takiej właśnie drapieżnej strony, ale też tej sensualnej. Zapachem nie bądźcie zdziwione, to jest Jimmy Choo, tu odsłona Eau de Toilette, ale ja tu bym bardziej skupiła się na Eau de Parfum. Zapach z 2011 z tą piękną, soczystą, wibrującą gruszką, z kwiatem tu pomarańczy, z takimi zielonymi nutami, czyli podobnymi jak właśnie Flower Bomb, orchideą przeuroczą, dynamiczną, pożądaną wszędzie orchideą, zwracając na siebie uwagę. Tutaj są nutki toffee i patchouli. Słuchajcie, ten zapach jest zawsze jakby oszacowywany jako bardzo mega kobiecy, taki właśnie, który dając im siłę i taki wabik. I to jest właśnie bardzo uwodzicielski zapach, bardzo przyciągający płeć przeciwną. Właśnie nie sposób mu się oprzeć. Słuchajcie, to połączenie tej naprawdę tej cierpkiej, soczystej kruszki i za chwilę wychodzącej tej pięknej, dynamicznej orchidei zawsze daje pożądany efekt i on jest też bardzo często właśnie w rankingach. Ja myślę, że tu Jimmy Choo spisał się na plus. Ja Wam powiem, że ta woda perfumowana jest jeszcze bardziej taka dynamiczna i bym powiedziała taka dodająca poweru, takiej siły, takiego wigoru, takich specjalnych fluidów, które gdzieś tam krążą i
przyciągają płeć przeciwną, ale i nie tylko, właśnie atencję tu wszystkich, i ciągnie się za nami taki właśnie woal takiej sensualności. Naprawdę zastanawiałam się, ale ten zapach zawsze, zawsze jest uwielbiany przez mężczyzn, uwielbiany przez kobiety, zawsze jest top 5 w zapachach takich właśnie pożądanych, przyciągających właśnie atencję, przyciągający płeć przeciwną, i oni najczęściej kupują ten zapach właśnie dla nas. Mało tego, kupują Eau de Parfum, czasem do tego dobierają mydełko, balsam, żeby jeszcze lejerować ten zapach i żeby był jeszcze bardziej wzmocniony. To jest zapach, słuchajcie, którzy zarówno hejterzy, jak i ci, co kochają, chylą czoła. Słuchajcie, to jest zapach, który w pewnych zawsze etapach życia, on gdzieś tam jednak jest, gdzieś buzuje i chcemy go spróbować. To jest zapach, który sprawia, że czujemy się sobą, czujemy się takimi osobami pełnymi siebie, pewnymi siebie, niepełnymi siebie, bo tu nie chodzi o egoistyczność, takimi, na które wszystkie oczy są zwrócone, które naprawdę są dynamiczne, wiedzą, czego chcą, ale emanują taką siłą wewnętrzną i zewnętrzną, słuchajcie. I ten zapach, tak jak Wam mówię, ja nie corocznie, zwłaszcza w okresach takich Christmasowych, kiedy są święta, wszyscy kupują ten zapach właśnie swoim kobietom, kochankom i także tu przyjaciółkom, bo jest to zapach bardzo pożądany, zwracający uwagę niemal każdego, a jest to takie połączenie klasyki i niesamowitości właśnie tej wewnętrznej siły i tej takiego wabika, tego allure, o którym właśnie Coco Chanel w zasadzie zawsze marzyła, żeby stworzyć. Także słuchajcie, po tylu latach te perfumy zawsze zdobywają serca każdego i oczywiście płci przeciwnej, także polecam Wam, ale pewnie wszystkie z Was je znają. Także nie zawiedziecie się, one zawsze dają właśnie tą siłę i to dążenie do celu jest zrealizowane. Zapachem, słuchajcie, tak jest pokazujący stronę romantyczną, a chętnie kupowany przez mężczyzn dla kobiet. Może jak widzą w nich tam nutę romantyczną, właśnie taką świeżo rozkwitający bukiet tutaj z różą damasteńską, z cytrusowymi nutami, zaokrąglony paczulon, kiedy spodziewamy się właśnie może takiej drugiej randki, a może właśnie pięknego, rozkwitającego bukietu, bo taki jest ten zapach. Ja Was tutaj uraczę tylko rolonem, słuchajcie, bo nie mam pełnej pojemności, niestety już skończyłam, ale na pewno ją kupię. I słuchajcie, to jest taki zapach chętnie właśnie kupowany przez mężczyzn. Oni reagują na niego bardzo. Jest to taka świeżość, flirciarska strona. Ja bym powiedziała Dior, oczywiście Dior Addict jest też kupowany, ale on jest bardziej taki orientalny. Tu jest ta druga strona damskiej natury właśnie, kiedy jest ten pierwszy etap uwodzenia i jest ten wabik, na którego tu mężczyźni się nabierają i on też przyciąga spojrzenie. Sposób nie wciągnie, nie wspomnieć, ale wciągnąć też tutaj męską płeć właśnie w taki klimat orientalny, pięknej, seksownej szpilki. Oczywiście ja tu przyniosłam sobie dwie. Jedna jest z wersji tej nowej 2021, czyli Very Good Girl i Good Girl, która łączy takie nuty bardzo dynamiczne, bardzo, słuchajcie, uwodzicielskie i bym powiedziała niezwykle orientalne jak dla mnie. Oczywiście to jest jaśmin sambak, bardzo seksowny, bardzo uwodzący sandalwood, czyli właśnie drzewo tutaj sandałowe, które dodaje takiej pięknej otoczki sensualnej, bo ptonka oczywiście jest kakao, wanilia, praliny, czyli wszystko to, co na przykład serwujemy na randce, na pierwszej randce i uwodzimy mężczyznę. Jest tu też migdał, który ja lubię, i tuberoza, bardzo wykwintna, bogata tuberoza. Bardzo dużo mężczyzn wymienia ten zapach, słuchajcie, jako taki, który chcą, żeby jego kobieta właśnie pachniała, żeby była taka ekstra, zmysłowa, sexy, właśnie ubrana w piękną suknię i szpilki, i gwarantuję Wam, że działanie tego zapachu na płeć przeciwną jest jak najbardziej, że tak powiem, wcelowane ten ich czuły punkt. Także ja wiem na 100%, że ten zapach jest takim killerem na mężczyzn i
bym powiedziała, że jest dla bardzo silnej osobowości, bardzo silnej kobiety, właśnie wyobraża sobie tą brunetkę, niekoniecznie blondynkę, ale tutaj nie będę kategoryzować, bo oczywiście to jest zapach dla każdej z nas. To by było właśnie tyle. To jest moje top 5, silne top 5 właśnie takich zapachów, które uwodzą mężczyzn, są takimi killerami i na pewno będziemy trzymać ich tu w napięciu i trzymać ich atencję. Powiedzcie, które z Was są z Waszego doświadczenia też takimi zapachami, na których polegacie i wiecie, że zawsze się sprawdzą. Niecierpliwie czekam na komentarze i zapraszam Was do subskrypcji i oczywiście do lajków jak najbardziej i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!